Jay Cutler stwierdził, że wyciskanie na ławce jest niebezpieczne. Dokładnie tak. Czterokrotny zdobywca tytułu Mr. Olympia i jeden z najbardziej ikonicznych kulturystów w historii właśnie zdradził, że niemal przez całą swoją karierę w ogóle nie wykonywał ulubionego ćwiczenia większości ludzi chodzących na siłownię, czyli klasycznego wyciskania sztangi na ławce poziomej, czy jak kto woli płaskiej. Powiedział on, że taka decyzja była spowodowana faktem, że każdy z otoczenia Jaya, kto wykonywał ten ruch, prędzej czy później kończył z zerwanym mięśniem piersiowym. Gdy Cutler zaczął utrzymywać się z kulturystyki, zwyczajnie nie mógł pozwolić sobie na jakąkolwiek kontuzję i przestał wyciskać w obawie o swoje zdrowie. Swój trening klaty opierał na hantlach, których zresztą jest ogromnym fanem. Myślę, że problem zrywania klaty podczas wyciskania sztangi dotyczy głównie ludzi na dopingu, ale Jay dodał jeszcze, że to ćwiczenie jest najgorsze dla zdrowia naszych stawów barkowych. Z tym akurat ciężko się nie zgodzić, bo ten ruch faktycznie do najwygodniejszych dla barków nie należy. Jeśli mamy tu osoby, które z jakiegoś powodu zrezygnowały z wyciskania sztangi na ławce, to zgłoście się proszę w komentarzach i dajcie znać, skąd u was taka decyzja.